Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Państwa. Przepraszam za lekkie opóźnienie. Drodzy Państwo, dziękuję za przyjęcie zaproszenia na tą kolejną naszą kampanijną konferencję prasową. A ona będzie poświęcona dwóm tematom. Po pierwsze, chcemy Państwu zaprezentować kolejny spot wyborczy Prawa i Sprawiedliwości na te wybory samorządowe, a po drugie chcemy również opowiedzieć, jak wyglądały rządy Platformy Obywatelskiej, jeżeli chodzi o pewien bardzo ważny aspekt rozwoju dla każdego kraju, a więc inwestowanie w poszczególne regiony czy obszary państwa. Może zacznijmy od spotu wyborczego kolejnego Prawa i Sprawiedliwości. Pytania do opozycji. Czy skasujecie program 300+? Będziemy też wgłębiać się w uzasadnienie, które będzie podpierać. Nie rozumiem. Czyli nie będzie wyprawki dla uczniów? To zbyt wielkie rozdawnictwo pieniędzy, które obraca się będzie przeciwko rozwojowi. A czy korzystacie z programu 300+? Nawet nie wiem, czy żona wzięła, ale na pewno tak, jak znam życie. Aha. A jaki jest wasz program wsparcia rodzin? Mój mąż dziedziczył nie po swoim wuju, tylko po swojej ciotce, która dziedziczyła po swoim drugim mężu. Podsumujmy. Nie chcecie pomagać rodzinom? Tych pieniędzy nie ma i nie będzie. Drodzy Państwo, z tego spotu wyborczego chciałbym Państwu opowiedzieć o takich dwóch podstawowych przesłaniach. Po pierwsze, jak wiecie, pytam od kilku tygodni Platformę, jaki mają program, konkretnie o konkretne projekty, czy to jeżeli chodzi o wiek emerytalny, czy o 500+, czy tak jak dzisiaj, bo to jest bardzo ważny moment dla każdego rodzica w Polsce, ale też dziecka, bo mamy początek roku szkolnego. Pytamy, co zrobią z 300+, co zrobią z tą wyprawką, którą przygotowało Prawo i Sprawiedliwość, którą Prawo i Sprawiedliwość obiecało i dotrzymało słowa, zrealizowało na tak dużą skalę w naszym kraju. Ale z tych pytań tak naprawdę nic nie wynika, dlatego że Platforma milczy. Platforma zaparła się pod ziemię, Platforma nic na te pytania nie mówi. Ja ich rozumiem. Też nie trudno się nie zgodzić z tym, że ich program w tych tematach jest właśnie taki, jak tutaj w ostatnim wystąpieniu pana ministra byłego finansów Rostowskiego, to znaczy pieniędzy nie ma i nie będzie i nic się w Polsce nie da zrobić. Ale z tego spotu wyborczego wypływa również drugi przekaz. Otóż, szanowni państwo, zwróciliście uwagę, że jest tam kandydat na prezydenta Warszawy, pan Trzaskowski, który przyznaje, tak, biorę 500+, moja rodzina, 300+, moja rodzina bierze wyprawkę 300+ i w programie Prawa i Sprawiedliwości, w tym pomyśle Prawa i Sprawiedliwości jako żywo uczestniczy. I drodzy Państwo, jeszcze chwileczkę. Chciałbym powiedzieć Państwu, że Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie, w swojej aktywności w Polsce, w swoich działaniach w naszym kraju nie kieruje się tylko i wyłącznie sympatiami politycznymi. Nie kieruje się tylko i wyłącznie tym, czy program dany jest dedykowany wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, czy dedykowany jest wyborcy Platformy. Program Prawa i Sprawiedliwości jest dedykowany wszystkim Polakom. Dlaczego? Dlatego, że Polska jest jedna, Polska jest naszą wspólną ojczyzną i Polska powinna być zarządzana, rządzona przez formacje polityczne, które myślą właśnie w kategoriach dobra wspólnego wszystkich obywateli. I oto, drodzy Państwo, po konwencji naszej ostatnio, w tej bardzo udanej, niedzielnej, pojawiły się głosy, jakoby my, Prawo i Sprawiedliwość, chcemy jednym dawać, innym zabierać. Oczywiście to nie jest prawda, bo tak jak Państwo zwróciliście uwagę, i politycy Platformy uczestniczą w programach Prawa i Sprawiedliwości, ale ja chciałbym przypomnieć, dzisiaj Państwu przypomnieć, jak wyglądały plany rozwojowe, jeżeli chodzi o rząd Platformy Obywatelskiej, długofalowe, strategiczne plany rozwojowe, jeśli chodzi o rozwój Polski w wykonaniu Platformy Obywatelskiej, w wykonaniu rządu Donalda Tuska i pani Ewy Kopacz. Otóż zwróćmy, drodzy Państwo, uwagę na tą mapkę, bo ona jest bardzo charakterystyczna. Ona opisuje właśnie wyzwania rozwojowe dla Polski aż do roku 2030. I zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, wszystko, najważniejsze inwestycje, najważniejsze pomysły, najważniejsze decyzje infrastrukturalne, komunikacyjne były dedykowane za rządów Platformy Obywatelskiej tylko i wyłącznie Polsce Wschodniej. Zwróćcie uwagę, że Polska Wschodnia na tej mapie to jest biała plama. I rzeczywiście tak było.
Polska Zachodnia na tej mapie to jest rozwój, a Polska Wschodnia to jest stagnacja. To jest biała plama, jeżeli chodzi o różnego rodzaju przedsięwzięcia komunikacyjne, przedsięwzięcia społeczne czy infrastrukturalne. I tak, drodzy Państwo, to jest mapka, która kapitalnie opisuje filozofię rządzenia Platformy Obywatelskiej. Dajemy pieniądze tylko tam, gdzie na nas głosują. Płacimy tylko tym regionom, które na nas głosują. Jeżeli Polska Wschodnia głosuje, czy ma sympatię dla Prawa i Sprawiedliwości, to zakręcamy kurek. Nie budujemy Polski Wschodniej, nie rozwijamy Polski Wschodniej. I to miało przełożenie na konkretne już później decyzje rządu Platformy, jeżeli chodzi chociażby o drogę Via Carpatia, kręgosłup komunikacyjny, jeżeli chodzi o tą drogę wiążący Polskę Wschodnią, która została przez Platformę po prostu odłożona ad acta, została zablokowana, a w Parlamencie Europejskim została tak naprawdę przez posłów Platformy, o czym jeszcze do tego wrócę, zabita głosami zarówno posłów Platformy, ale także przyprowadzonych przez nich posłów z Niemiec, Francji czy Włoch, którzy głosowali tak, jak im ich koledzy kazali. Ale tu jest jeszcze druga mapka, która jeszcze bardziej dobitnie uzmysławia ten rozdźwięk, jeżeli chodzi o rozwój Polski w czasach Platformy. Zwróćcie uwagę, to jest mapa linii kolejowych i korytarzy drogowych w ramach sieci bazowej TNT i priorytety Unii Europejskiej do roku 2030. I drodzy Państwo, to są priorytety wskazane przez polski rząd Komisji Europejskiej, z których wynika, że znowu Polska Zachodnia skomunikowana, połączona siecią dróg szybkich, ale też korytarzy kolejowych. Natomiast Polska Wschodnia bardzo ubogo, jeżeli chodzi o ten wymiar właśnie dostępności komunikacyjnej. I drodzy Państwo, to jest, powtarzam jeszcze raz, jak w soczewce tutaj, na tych mapach skupia się ta filozofia zła, bardzo niebezpieczna filozofia, z którą na szczęście skończyliśmy w 2015 roku, a więc inwestowania tylko w te regiony przez Platformę, gdzie mieli poparcie wyborcze. I my, drodzy Państwo, z tą filozofią skończyliśmy. Dla nas liczy się zrównoważony rozwój. Nasze programy 500+, 300+, obniżenie wieku emerytalnego, dostępność komunikacyjna, Via Carpatia, udrożnienie Odry, to są, drodzy Państwo, programy, które są dedykowane wszystkim Polakom. Wszystkim Polkom i Polakom, bo powtarzam, że Polska jest jedna. I żeby jeszcze bardziej zobrazować tą filozofię, a może inaczej, bardziej ją zwerbalizować, Platformy, przygotowaliśmy kilka ciekawych cytatów. Tutaj, jeżeli chodzi o pana europosła Wałęsę, który na temat Via Carpatii mówił, że jest to petycja, bo to była kwestia petycji. Ja składałem tą petycję razem z mieszkańcami Podkarpacia w Parlamencie Europejskim w sprawie budowy tej drogi, więc na komisji w Parlamencie Europejskim ten pomysł został właśnie obalony głosami Platformy, ponieważ według nich droga Via Carpatia S19, ta właśnie najważniejsza droga, jeżeli chodzi o Polskę Wschodnią, miała po prostu nie być budowana. I proszę jeszcze jeden cytat. Tutaj mamy z kolei cytat z Włodzimierza Karpińskiego ze stycznia 2014 roku, z rozmowy z panią Bieńkowską, gdzie, drodzy Państwo, pada bardzo też obraźliwe określenie ha z tą Polską Wschodnią. To jest tak naprawdę filozofia, to była ta polityka Platformy, która była w czasach rządu realizowana, to znaczy jeszcze raz, dajemy pieniądze tam, gdzie na nas głosują, czyli na Polskę Zachodnią, a Polskę Wschodnią odpuszczamy. Polska Wschodnia nie zasługiwała za rządów Platformy na jakąkolwiek uwagę, na jakiekolwiek zainteresowanie, a widzieliście te mapki, jeżeli chodzi właśnie o rozwój chociażby infrastruktury kolejowej, transportowej. One pokazują, jak wyglądały te rządy. My, powtarzam, chcemy mówić zupełnie inaczej. Nas interesuje cała Polska, nas interesuje dobro wszystkich mieszkańców i powtarzamy, będziemy powtarzać, będziemy to hasło cały czas mocno eksponować w naszej kampanii, że Polska jest jedna.